No, jesteśmy na kolejnym grzebaniu, dzisiaj na drugim, naszym innym lesie, jako stadio. No, i mamy pierwszego podgrzybka. I sam nie wiem, czy to jest jego spora, ale wygląda mi na podgrzybka. O. Nie, to cegla z topory. Niestety. Myślałem, że podgrzybek. I tu jest jeszcze jeden mniejszy. No. Takie dwa cegla z toporeczki. No. Co, myśleliśmy, że to podgrzybki. Leżę na podgrzybki jeszcze za wcześnie. Tak z góry wyglądał. Ale bo tutaj widać, że jest dużo czerwonego. Ale no, są takie dwa. No. I do kolejnego stanowiska. Jest to jest szok. Myśleliśmy tutaj na dróżce. I widać prawdziwe. Tutaj wypatrzyłem go z rok. I to jest ładny, bardzo ładny. Poczekajcie. O. Już. Widać, że strawiutki, tylko kosztuj maki. Strasznie tu obiadły. No i jest. O Jezu, sobie tu ślimaków. Super prawdziwek. Patrzcie. Taki o. Ten zapach. O, to oczywiście zapach prawdziwka jest. No. Taki bardzo ładny, tego się nie spodziewałam. Ty, w życiu nie rosły prawdziwki. Z drogi wypatrzyłem, a widziałem, no zobaczcie co to jest. A to prawdziwek. No, bardzo ładny. Tutaj odgryziony po tej stronie, dlatego to zobaczcie, pokazuję. No, do kolejnego zaleziska tam się. Teraz rozglądniemy. Więc jesteśmy już w drugim lesie. I to jest chyba jeden z najważniejszych tego cepory, których jeszcze zaraz w moim życiu. Patrzcie, jak pięknie wyrósł. O. To jest piękne. Trochę nóżka wyjedzona, a nawet malutki bliźniaczek wyrósł mu. Wow, piękne. No, patrzcie. Jaki ładny. Tutaj usłyszałem, że to pierwszy podgrzybek, ale widać, jak cykle cepory wszędzie są. Na bałżykowym miejscach to znaczy, że pewnie jeszcze podgrzybków nie ma. No, ale prawdziwie gdzieś byłem z tego się najbardziej cieszę. Pójdziemy jeszcze w nasze maślakowe i kurkowe miejsce, zobaczyć, czy coś rośnie. No i do kolejnego znaleziska. No to niestety już wszystko na dzisiaj. Mamy, no, podsumowanie wam robię, więc mamy, w ogóle znaleźliśmy tą. Ten grzyb się nazywa gołąbek. Taki on jest i no, widziałem na odcinkach, ludzie zbierają, to jest jedalny grzybek ogólnie. Tutaj trochę obiedzony przez ślimaki, ale żal, że dobry jest na masełku, na patelni, więc no spróbujemy go. I wiem, że widać, że to ten, no bardzo ładny jest, widać. No i też pokażemy wam ten. Poradziwka, on sam się już rozpadł od tych ślimarów, ale widać, że to jest zdrowiutki. Bardzo ładny jest. No, tej nóżka się jego zostawia, gdzie będę tam szybko innych część też tego cegła stoporego, poczekajcie. Ten o, się taki blady zrobił, ale no, jest. I tak wszystko tak razem pokażę. Maślaki. No, maślaczki też są, już wam pokażę. I też kureczki, parę kurek też. Znaleźliśmy, już nie chciało mi się tam nagrywać. Zaraz wam pokażę. Tu są takie maślaczki dwa, czyli tam było chyba jeszcze cztery. Pięć. I kureczki gdzieś są tam na dole, poczekajcie. Pokażę wam. Taka jedna kureczka jest. No poczekaj, pokażę. Taka jedna malutka jest i tam też było ich strasznie dużo, tylko że one były tyle ciuteńkie, takie, że nie ma zlecu ich zbierać. I też było tam parę innych, ale już się będę tam szukał. No i to wszystko na dziś. No więc mam nadzieję, że wam się odcinek podoba. Tak, zostaw suba, łapka w górę, komentarz miły i do kolejnego zaleziska.